Witam wszystkich. Pewnie nie spodziewacie się ten, że o, coś tu się ten, no. A to jednak jest taki kanoniczny event, tak się to mówi w Polsce chyba, że tak jakby zróżnicowanie elementów innych niż na przykład szkło, kamień czy beza będzie odgrywało główne znaczenie w tym świecie po tym. Na przykład jak się chodzi coś tam, no to jest tak. Więc ten film jest moją przepustką do świata jakiego w sumie. No, to jest coś ten, na zasadzie ja to tak pokażę. Załóżmy, że w sensie, że nie będziemy nic zakładać. Znaczy, to jest głupie w polskim języku, że tak wiele słów jest tak źle. No, bo ogólnie, dobra, to jest tak, że dajmy na to, ja jestem na tym poziomie, nie? Bardzo krzywo. Ja, jakby tworząc ten materiał, wchodzę na ten poziom. To jest trochę tak, jakby tam stoją ludzie, nie? Tacy. Oni mogą być innego koloru, nie muszą być czerwoni. No i są uśmiechnięci, bo oni myślą, że o, mam auto, czy coś. A ja ten, jestem tu, nie? Taki o. Ja jestem taki ten, bo ja wiem, że jeszcze istnieje poziom tu, nie? Tam nad tym, kurwa. I to dużo jeszcze jest tych poziomów. Oj, dużo, oj, dużo. Takich tych poziomów, co tam są, to ich jest. Oj, 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 oj. Jednak ja tworzę, ale spokojnie, to jeszcze są ludzie, którzy nie mają auta, także nie do końca. No. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jednak jest to przepustka do tego poziomu niżej. I ja nie do końca chcę jakby dokładnie mówić, jak konkretnie kierunkowane są treści powstające tu, ale głównym ich przesłaniem, założeniem, właśnie to mówię, takie głupie słowo jest to, że możliwe, że ktoś to zobaczy z tego niższego poziomu i powie tak, o kurwa, no, nie wiem co. Także zaczynajmy. Ja ogólnie, szczerze mówiąc, to w kontekście tworzenia tego wszystkiego, ja sobie zawsze myślałem o tych. No to jest w ogóle ciekawe. Jak się tworzy filmy jakiekolwiek, nie? Na przykład tam akcji czy coś, jest w ogóle ważne, no to jest ciekawe. Na przykład masz takie rzeczy, które totalnie nie mają akcji, czyli na przykład obieranie marchewki, nie? Wyobraźcie sobie, że jest marchewka jakaś, to jest w ogóle, nie wiem, czy to jest taki zacny kolor do marchewki. Szczerze, wyjebane mam i tak się będziecie ze mnie śmiać, że o, coś tam z tymi kolorami. Dajmy na to, że to jest marchewka, to byłby, to jest ten sam kolor. Wiecie, bo ja mam pomarańczowy ekran, dlatego tak jest. Ja wiem już, że wy tam będziecie ten, co robili, podśmiechujki. Zawsze tak jest. No, mamy tę marchewkę, nie? Co tu jest? I powiedzmy, że ktoś tam tak ten skrob robi. Skrob, 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 nie? Tą marchewkę. Tak tu lecą łupiny tej marchewki. Dajmy na to. I to tak jakby ktoś stał z kamerą, nie, i to nagrywał. No to ta scena obierania tej marchewki, no to by tam trzeba było powiedzieć akcja, nie? A tu w kontekście różnych akcji, które się dzieją, bo to tu w ogóle bogaty mamy internet w te zróżnicowania właśnie. W ogóle mamy na przykład akcjonariuszy też. To są tacy ludzie, co oni są w chuj w ogóle. No tak jest. A to jest fakt w ogóle. Pewnie ten. Większość ludzi myśli, że akcjonariusze to są nudni w kurwę. A tak nie jest. To też jest ciekawe. To jest w ogóle propaganda taka od tych Stanów. No. No bo to jest ogólnie tak,
że ale masz takie nudne akcje, nie? A masz takie właśnie, no. I najlepsze akcje, te co się dzieją, to są pod wpływem, no właśnie. Bo to nie jest tak, że ludzie sobie myślą o coś tam, że zrobię se, a potem na przykład kupię filet, nie? W sklepie. Obierając go przede wszystkim, bo to nie trzeba konkretnie szukać. W sensie to można na przykład. O, na przykład, to taka ciekawostka. Ja ostatnio jestem w ogóle wielkim entuzjastą szprota w oleju. To jest tak, taki fakt. Historyczny oraz z teraźniejszości. To jest ta. His, tam by się tego uczyło w szkole aktualnie. I jakby szprot w oleju jest bardzo zróżnicowany, bo można go kupić w wielu przetwórniach. Jednak ja pojechałem z moim bratem, który też, co ciekawe, on też ma samochód, więc to też jest tak. No. I on wsiadł do tego samochodu. No, i on nim jechał do sklepu niemieckiego, dziwo. Po właśnie różnej maści produkty służące do skonsumowania ich. Ale nie kupowaliśmy na przykład iPhone'a albo mikrofali. Była konsumpcja w kontekście jedzeniowym. Tak. I on wziął na barana, znaczy na wózek. Chodziło, że do rąk. Nie umiałem znaleźć słowa. Wiele, oj, wiele. Szprota w oleju. Na co przy kasie dostał odpowiedź, że szprot w oleju jest możliwy do zakupu jedynie przez aplikację Lidla. Jakby. Mój brat z zainteresowaniem, ale nie z chęcią. Z niechęcią. Popatrzył się na tą babę, co tam ten szprot w oleju za pomocą swoich rąk przesunęła do nas. No i zapytał ją z takim poważnym tonem, dlaczego nie mogę nabyć tego towaru? Przypominam, że chodzi o szprot w oleju w ilości około 15, co jest też zabawne samo w sobie. Co ciekawe, szprot w pomidorach udało się nam kupić. Też w podobnej ilości. I z tym problemu nie było. Jedynie był problem ze szprotem w oleju. No więc mój brat popatrzył na panią i zapytał się, o co chodzi. Na co ona powiedziała, że należy mieć aplikację i że każdy klient Lidla zdaje sobie sprawę z tego, że szprot w oleju jest dostępny jedynie przez aplikację. No. I to jest fakt akurat, że on tam ten powiedział do niej następującą rzecz. Ona jeszcze coś powiedziała, ale nie wiem, jak tam to powiedzieć. A powiedziała, jest napisane na półce, że jest tylko z aplikacją. Na co on odpowiedział mądrze, a kto dziś umie czytać? To jest bardzo mądre zdanie. A co ona popatrzyła na niego z takim wzrokiem na zasadzie, no ty nie, kurwa debilu. I odłożyła szprot w oleju od nas. Na co my zadaliśmy kolejne pytanie, czy istnieje możliwość zakupu ów szprota. Na co ona odpowiedziała, że w naszym przypadku
Niestety nie. Dlaczego opowiadam tę historię? Pewnie ktoś z was się zastanawia. Ja powiem, że to pokazuje nam... Co nam to pokazuje? Nic, kurwa. Po prostu nie kupiliśmy sobie szprota, nie? Odchodząc od tej kasy, tam takie coś, a to niech se kurwa sami wszystko zjedzą w śmiecie. Wziął, wyklinał na nich, bo on był ten, Europejczykiem. To mu. Nie, tak to jest. No. I do czego to dąży? Kurwa, no i do niczego szczerze. To jest taka historia, ale nic więcej można by było jeszcze no, dopisać. No to jest w ogóle ciekawa sprawa całkiem. My w ogóle w kontekście akcji, akcjonariuszy akcji tych spółdzielni finansowych, które są prowadzone przez jednoosobowe działalności gospodarcze, my pewnie ten mamy całkiem taki kolisty pogląd na ten temat. W sensie jakby wszyscy w koło i tam cieszą się. Cieszą się dzieci najbardziej, jak ich rodzice na przykład odbierają je z przedszkola. To jest też ważne, bo wyobraźcie sobie na przykład, że sobie idziecie gdzieś tam, coś tam robić, nie? Na przykład macie dziecko i to dziecko co? To ono tak drzepiste w stylu coś takiego. Ja tam nie wiem co. Dzieci krzyczą, ja zawsze tak krzyczałem. Często płakałem w ogóle, bo ja w wieku 3 lat zdałem sobie sprawę z tego, że można dostać w ryj w ogóle butelką szklaną i to boli. W sensie nie, że ja dostałem, ale byłem świadkiem takiej sytuacji. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że kurwa, życie to nie są że lata, wiec lata i jak ten, jak go się złapie, to się wyleci wysoko, a potem wróżka zębuszka cię przyniesie, tylko jak cię kurwa latawiec zabierze, to puść go, zostaw, niech odleci, niech wypierdala, nie? Coś tam. Także to ten. Taki to był klimat. I ja ten, byłem zadrwiony, znaczy wręcz wzruszony tym, że na przykład byłem w przedszkolu i moja mama mówiła do mnie, będę o 15 i jak była punkt 15 i nie było, to ja płakałem, bo to była moja forma pokazania, że ona chyba umarła. Proszę do niej zadzwonić, zapytać się, czy ona jeszcze żyje na przykład, czy jest w stanie potwierdzić swoje życie za pomocą różnorakich symboli, znaków w języku polskim zawartych. Tak było, to akurat jest półprawda, bo nikt wtedy nie umiał zrobić tak, żeby zadzwonić do kogoś, a on napisałby i żeby to przeczytał. To trzeba było samemu powiedzieć. Albo przeczytać. Nie wiem, czy ktoś tak ma, że zanim coś mówi, to musi to napisać najpierw. Gdyby tak było, to pewnie takie osoby nie mogłyby pracować w kinie, między innymi, bo by musieli wtedy ten pisać te nazwy filmów, kurwa. One coraz dziwniejsze są. I ja na przykład bym wtedy mówił, że o, chciałbym iść na Avatar. I ktoś by musiał ten, żeby to przeczytać, taki wytrych jebany, on musiał Avatary napisać najpierw. I bym musiał Avatar. On mówi, nie, to jest kurwa co innego. I on właśnie to jednak ten, Avatar? Mówię, ten, no to o to chodzi, nie? I bym je potem, kurwa, na jakiegoś Fautara kurwa wysłał i że, bo to ten, propozycja, a na Fautara chcesz, że a Fautar, kurwa, no tak, właśnie. I tu byśmy się nie dogadywali wtedy, to byłaby problematyczna dosyć kwestia. Ale dużo ludzi właśnie ma tak, nie? No i se właśnie kurwa myślą, że oni gdzieś tam są, nie? Na przykład w jakichś tam kręgach piekielnych czy coś takiego. Na przykład, o, jak Dante pisał, to do mnie pisał, kurwa.
jestem tym. O, ja to jestem taka zołza, szczerze. Ja mam tego, kurwa, kolegę w Białymstoku i on to jest taki, kurwa, o, że o człowieku, co my to nie robiliśmy. Ja raz na motorze jechałem, coś tam czy tam am, nie? I on za mną był, bo siedział też tam i no, co to się nie działo w ogóle. Ja tak przyspieszam, nie? A on też za mną. No, no i tak to jest właśnie, że kurwa, co to nie jest. A ogólnie ci ludzie to mają najmniej do powiedzenia potem. Na przykład im tak mówisz, o, a co robiłeś tam, nie wiem, o trzeciej w nocy, czwarte, 4 dni temu. Zawsze było, no, mordo, wiesz, kurwa, ja ćpałem cały czas koks na przykład. Takie rzeczy. I mówisz, a ty jesteś w ogóle poważny? Może się do nauki, kurwa, weź, skończ coś, a nie tylko zaczynasz pierdolić. To ja mówię. Także to nie jest w ogóle taka kwestia różnorodna, nie? W ogóle to. A jak są na przykład te cebule, nie? To jest też ciekawe. Bo są takie, kurwa, cebule. I one mają te warstwy, nie? Jeśli tak, kurwa, bierze. No ja i tu zostaje kolejna, nie? To źle to jest trochę, że tak. O. I jakby ja się tak zastanawiam trochę, kurwa. Zapomniałem, co zrobiłem. No to będą dwie teraz, nie? Ej, nie wiem, czy to jest cebula. Tu mi wygląda to trochę na Piotra Szyłę, kurwa. Szczerze. Bo skoczkowie w ogóle są chudzi. Strasznie są. I to nie jest ten Robin żaden. Że Robin chudzi. Oni są szczupli. No. Lecą tak. To jest w chuj długie. Wyobraźcie sobie, że ten leci. Cały czas. Bez przerwy. Non stop. Czy jeżeli w ogóle byśmy zatrzymali czas i jakiś skoczek narciarski podczas tego zatrzymania by... No właśnie. Czy on by był w spoczynku, czy w locie? No właśnie, to jest problem ogólnie. No bo załóżmy, że jakby mam jakiegoś paprocha tu. Powąchałem go i pachnie na pewno niejadalnie, aczkolwiek chipsami. To nie jest zła sztuczka. Ale właśnie, co do tego Piotra Żyły. To ten, to on tak, jakby on tam zawisł, to on by wisiał, leciał. Czy był? Może byłby lecący, albo byłby wiszący. Może byłby spoczywający. Co to znaczy w ogóle bycie spoczywającym? Jakby bycie spoczywającym powinno się nazywać bycie. Tak jak. A to bycie też jest ciekawe. Jest życie, bycie, na bycie. Wiadomo, można jeszcze. Jest na bycie. To jest pewnie wybycie jeszcze. Oni też, my. No i wiadomo jeszcze jest ten dobytek, dobycie. I wiadomo jeszcze odwrotność totalna, czyli odbycie. Tak jest. A skoro jest w ogóle ten dobytek, to jest taki kurwa zbiór wartości naszych.
To odbytek. To jest zbiór jakichś małych wartości. Też zastanawiająca kwestia. Całkiem. W ogóle, kolibry, kurwa, to są dopiero te niezłe. Wyobraźcie sobie, że ten, że jesteście kurwa ptakiem, nie? I to ten, co myślicie, że kurwa w dupie was wszyscy mają. A potem, że nagle ktoś przychodzi i mówi tak. Koliberek, kolimeberek, jaki mały, okrąglutki. Mówisz wtedy, bo ten, to jest ciekawe. Bo one chyba nigdy nie miały potrzeby takiej, albo styczności z opinią społeczną. No tak. Bo to wszystko, kurwa, to jest niesamowite w sumie. Bo jakby takie nosorożce na przykład, od dziś, zacząć im na przykład wmawiać, że o ty kurwa, jesteś gruby. A wiecie co? Szczerze? Mi się wydaje, że to jest trochę tak, że jakby każdy gruby tak naprawdę jest groźny. Tylko to jest kurwa proces takiej transformacji. Bo co my myślimy o Eddie Hallu? O kurwa, wielki skurwysyn by nas zabił wszystkich, jakby nas uderzył. Więc nie chcemy z nim się bić, tak? Albo takim Torze Björnssonie. Też tak raczej z daleka, nie? Że tam, o, coś tam, fajnie, rzucasz beczką, ale kurwa, ten, odsuń się ode mnie, najlepiej o 400 kilometrów, czy coś takiego. A niektórzy są tacy, co kurwa, ten. No mnie najbardziej rozpierdala, nie? Jak jest Tor Björnsson, dosłownie, taki kurwa gość, żeby nie obrazić. Taki kurwa typ, nie, co ma taką twarz, jest zawsze uśmiechnięty, nie, a kurwa dosłownie takie włosy, kurwa brodę to ma, nie wiem, no co najmniej taką, kurwa, nie, i on jest, szczerze, jest kurwa taki, kwadratowy, to ma kurwa rękę, dosłownie taką, to jest taki Tor Björnsson, kurwa. I wiecie, tu powiedzmy, że jest banda, daleko, daleko. To są kurwa ludzie za nim, nie? I oni normalnie wpatrzeni jak w obrazek, kurwa, takie oczy wyłupiste i patrzą na niego. A on, kurwa, wiecie, że ja przepraszam. A ten Tor Björnsson, kurwa, z tymi nożyskami takimi, że jakby na was nadepnął, kurwa, to by was zabił w 3 sekundy, jedna dusza od drugiej. Bierze te kurwa beczki, co wyglądają po prostu jakby nie wiem co. To kurwa waży 200 kilo, nie? Dla niego to jest nie wiem co, noga jedna jego. Bierze te beczki kurwa do tej łapy, nie? Łapie kurwa i śr-sru kurwa w tych ludzi. I oni, o, prawie doleciało, zajebiste. To jest tak samo kurwa, szczerze, najbardziej z czym mi się to kojarzy. To jest to z tym, jak są ci tacy, co tak biegną, kurwa, tacy, oni wyglądają tak, jakby kurwa dosłownie swoimi rękoma rzucali. Oni są w chuj dojebani, tylko tego nie widać i oni mają kurwa oszczepy, nie? I oni tak, wiecie, jest taki gość, o, taki, uśmiechnięty, nie? I kurwa, o, ten, taki nikt, ma taki kurwa oszczep. Tym oszczepem kurwa na 90 metrów napierdala, nie? Czaisz? On w momencie chyba, kiedy się odrywa kurwa ten oszczep od jego ręki, to on bufa dostaje, nie wiem, płomieni kurwa jak w FIFA 2002. Napierdala 100 metrów, nie? I to jest ciekawe, bo tu kurwa stoi taki gość, nie? Też, o nie, on ma wyjebano, nie jest uśmiechnięty, o ma tak. Nie? On taki stoi tu, nie? Tu ma nogi, a on jest taki już kurwa, wiesz, taki, nie? I on ma tu słuchawki, nie? I tu normalnie jest kurwa ten, kamera, nie? Tak o. I ten oszczep tak leci kurwa, nie? Tak ten. I cyk kurwa przed tego typa i no tak, nie? Tu, pyk, o. Tu się wbija, nie? A ten gość kurwa nawet nie ma sekundy, kiedy on wymyślał, o, może warto się odsunąć, coś.
To dosyć straszna sprawa. Tylko on myśli, no i kurwa, trzeba tu skierować teraz kamerę. Niesamowite, naprawdę, to jest dla mnie kurwa niesamowite. Poważnie. Ja ten, mój w ogóle lęk przed różnymi tego typu rzeczami jest gigantyczny. Bo wyobraźcie sobie na przykład, że nie, macie na przykład kurwa zegar, nie? To zegary są różne, tak? Można mieć taki, co tak robi. Bim, bom, bim, bom, bim, bom. A można mieć też taki, co tylko i wyłącznie tiki, 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 tiki. A można mieć taki, co robi tak. Tak. A inne nasze robi. Różne są. A na przykład niektóre to masz roka jakiegoś kurwa ustawionego na dzwonek i napierdala. O ta, wszystkie rzeki wysną, kurwa, wszyscy umrzemy jutro już. Ła, przyjdzie po ciemności po nas też. No i są też tak. Bo to jest zróżnicowane właśnie. Ile gustów tyle ten jest zdanie. Bo to jakby jest jeden chuj w sumie. Znaczy więcej jest, ale to rozumiecie, o co chodzi. Że tak jakby słowo wyraża więcej słów niż jedno słowo. W sensie, jakby istnieje więcej słów opisujących to samo, co jedno słowo. To jakby jest ciekawe. I w ogóle też słowa to jest ciekawe. Bo są na przykład cudze słowa, to są cudzy słowia. Są na przykład ten wspólne słowa, to są współsłowia. Na przykład to są słowia nie, czyli że zaprzeczenie, że to nie są słowa. No. Ciekawe, czemu tego nie nazwali niesłowia. Albo na przykład ten. To jest też ciekawe, że niektórzy ludzie to mają tak, że patrzą się na przykład na ścianę jakąś. To różnokolorowe są ogólnie jednostki. I próbują na podstawie widoku, tak jakby w stronę, w sensie jakby oczu swoich, zrozumieć jakby jakąś taką, jakieś takie jestestwo tego obiektu. To jest ciekawe. A ten, w ogóle, czekajcie. Nie, bo tak, dobra. A w ogóle, bo wy pewnie, ktoś kto to ogląda, to oni pewnie myślą, o, on się naćpał coś, a tak nie jest w sumie. Zupełnie szczerze. I no, to mówię teraz. Bo to ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że trzeba być jakoś nafuranym, żeby tak się gadać. To można po prostu, jakby wyobraź sobie, że nie myślisz o niczym, nie? Nie ma takiego celu, żeby jakoś bardzo mocno, konstruktywnie prowadzić jakąś rozmowę. Co możesz tak, kurwa, nie wiem, wyłączyć swój mózg, nie? Na przykład, pies. 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 Chrupki. Kości. Kości. To są te, takie do rzucania, nie? Można, to jest dosyć proste. W sensie polecam wam czasami z tak wziąć, nie? Skupcie się, to jest kurwa łatwe w chuj. Skupcie się na jakimś jednym słowie, nie? Tak jak pies? Powtarzam, pies. 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 Nie? I potem, że tak kurwa, nie, daj mózgowi tak płynąć, nie? I się tak. I to już wtedy już samo wchodzi, że jest pies. No, na przykład jest różne. Są kolory psy. Że są na przykład czarne psy i ten, i one szczekają. A inne na przykład są takie. O, coś tam, że o, podatków kurwa nie płacisz. To są inne psy już wtedy. Z tymi to już ciężko. Są te też. Na przykład się na niektóre mówi, o ty kurwa, psie, o ty, coś tam. Te też na niektóre kobiety, tak, ale to nieładnie. To w zależności od tam postrzegania i postulowanych treści. To w głowie się nie mieści niektórym, że to tak. W ogóle można, że można ten się przeistoczyć w takie
w taki stan. W ogóle to jest ciekawe, że można za pomocą swojego umysłu tak kurwa pcia, ten, wszystko. Bo to se myślicie na przykład, że no co ty pierdolisz kurwa, że no będziesz coś tam co sprzedawał na przykład garnki, a ten brat mój właśnie, co on był w Lidlu i mu szprota w oleju nie sprzedali, to on ten chce, żebyśmy sprzedawali energię, kurwa. I ja się go zapytałem, jaką? On mówi, że obojętnie. Każdy rodzaj energii, jeżeli tylko sprzedawany, jest dobry. No to ten. Ja bym tu wam podesłał numer, nie? I tam 200 zł się płaci. Nie, ja bym wam wziął tak pyknął energię. W sumie. Możecie nawet dla kuzyna kurwa kupić, byle żeby ten miał minimum 34 lata. Bo jak się ma ten więcej, wtedy to jest taki bonus powitalny. Tak. Jak się ma ogólnie tyle lat, że połączone daje 7. To jest taki bonus powitalny do tego. Jak się to weźmie, nie, ten bonus, wtedy jest tak, że to tak przechodzi, nie? No. Ze szczęścia. Dlatego na przykład jak jest ktoś, kto ma 7 lat, spoko. Bo 17, tylko mu trzeba ten zabrać jeden. A to nieważne gdzie, czy tak jakby z lewej strony, czy z prawej. Wystarczy ten, wpisać cyfrę mniej, jedną. Dosłownie. Bo to, jak zabierzesz, patrz, jak masz, no bo to pewnie jest niezrozumiałe dla wielu. Jak masz 17, nie? Jak z lewej strony zabierzesz jeden, no to masz 0,7, nie? Jak z prawej strony zabierzesz jeden, to masz 1 i 6, nie? No. No a to dodać do siebie, nie? No to się równa 7. Także to wystarczy inaczej wpisać, tylko i wtedy od razu można. Cyk, nie? To samo jest właśnie z 25, 52. A to jest ciekawe, że to jest w ogóle pierwszy moment, kiedy 25 równa się 52. Chciałbym zauważyć, że to jest jedno i to samo w tym równaniu. Albo na przykład 39, nie? To się równa 12. Albo 701, 3. I to się równa na przykład 9, 9, 9, dodać 9, 9. 8, dodać 9, 9, 7, minus 1. No tak. I to jest ciekawe, bo to w ogóle jest kompletna suma doświadczeń. I to wiecie. Wy sobie pewnie tak potem pomyślicie, że no, że to kurwa, to nie da, nie bardzo. Ale w ogóle ja nie wiem, czy wy też tak macie, że zupełnie szczerze, jak ja bym na przykład został okradziony czy coś, to ja nie jestem taki, wiecie, że o, jebać tam, no, wszystkich. Jak ja bym został okradziony, ktoś fizycznie wtargnąłby do mojego domu i wyniósł na przykład firanki, to ja bym zadzwonił na 999, nie? A jakby mnie na przykład bolała tam kurwa ręka, to bym zadzwonił pod... Nie, nie, 7. No. Jakby mnie na przykład bolała tam, nie, noga czy coś, to 9, 9, o, 9. Nie? A jakby
Trzeba było, nie, panika kurwa, pali się dom, albo kot jest na drzewie. No to wtedy 998. A inni mają inaczej, kurwa, i oni ten od razu, kurwa, zawsze 112, wykrzykniki kurwa 2, mówią, coś tam kurwa się wydarzyło, takiego, że hej, firanek i kurwa były dwie, jest jedna, nie? No. I tam, to jest ciekawe, oni mówią, te ci goście, co tam są, to oni tak, o kurwa. A, dzień dobry. Okej. No. A kto mówi? I to w ogóle jest ciekawe. Mówią nie zawsze. I mówią. A gdzie? I ten. Kurwa, tu. I zawsze. Ja myślę, że w ogóle operatorzy kurwa na 112 jest jedna z dwóch opcji. Albo oni są zawsze najarani, albo są w tym stanie właśnie, gdzie oni po prostu przed robotą mówią pies, 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 pies. I się w ogóle zastanawiam w tym momencie, czy to jest tak, że jakby ja mam dwa mikrofony w jednym miejscu, czy tak jakby jak ja mówię, to mikrofon mnie słucha, czy on kopiuje? Czy ja też jestem mikrofonem? Myślę, że nie. To ciekawe całkiem. Takie spostrzeżenie. No tak. A to w ogóle jest ten, takie, że podwójna jakość, podwójna ilość, to jest jeden chuj wtedy swoją drogą. To jest ciekawe, bo zrobili te kurwa. Są, no, pizze, Giuseppe. Kurwa, dwie w jednej. Ale jakby dwa razy większa cena. Więc szczerze, jakby oni jedyne co zrobili, ja raz widziałem. I to jest faktycznie serio. Byłem kiedyś w Biedronce. No dobra, to teraz kurwa. Czekajcie chwilę, wyjdźcie ze snu. Budzimy się na chwilę, dobra? Byłem kiedyś w Biedronce. Niemożliwe to jest, serio. Byłem kiedyś w Biedronce. O kurwa. Za mocne. Byłem kiedyś w Biedronce. I wiedziałem, że była rozerwana podwójna pizza z Giuseppe. Jedna wyciągnięta. Ty się kurwa zastanawiam. Może ktoś to wziął kurwa pod kurtkę i zajebał po prostu. Tylko jak ja w ogóle to opowiedziałem bratu, to on się z tego nie śmiał. Dla niego to nie było zabawne, tylko było no. Dobrze, że wziął jedną, nie? Na chuj ma dwie kupować, jak dwóch nie zje. Mówię, tu nie ma kodu kreskowego i tak dalej, nie? Że się na mnie popatrzy i mówi, no i chuj. No tak, no bo szczerze, jakby to tak kurwa logicznie wziąć, no nie? No to co? To w sumie Giuseppe to kurwa jest ten, że tam, jak masz tam przykład salami, bierzesz kurwa, jak masz Biedronkę, nie? No to bierzesz jakby salami, wpisujesz tam kod na salami, to jest salami, jest to salami, nie, plus mąka, nie, co tam jest, plus ser, plus trochę kukurydzy. Jakby ważysz to wszystko, nie? Dzielisz przez proporcje. A oni to wszystko mają w sklepie, nie? No. No to oni... To trochę więcej roboty jest. Ale szczerze?
Jakbym ja był kasjerem i ktoś by mi położył rozpakowaną Giuseppe. To jeżeli byłoby to dziecko, to bym się tak popatrzył i powiedział: no nie, to tak nie działa. Za to gdyby to był taki starszy pan, bym uznał, że drogi panie, będzie kurwa kłopos. Będzie tak zwana kość niezgody między nami. Ja czuję normalnie, że tłumaczenie starszemu człowiekowi, że nie można kupować pizz Giuseppe na sztuki, jest w pewnym sensie pojedynkiem. Że ja mu muszę przekazać te informacje. Ale ja muszę wygrać z nim. I on mówi: no to przecież kurwa tak samo jest z tymi, z blakami, nie? Że jak masz grzewkę i weźmiesz jednego, to tam kurwa przecież kupisz, nie? A to też się pije. Ale trzeba byłoby mu powiedzieć, że to jest tak, jakby on wziął kurwa tego innego blaka ze zgrzewki, nie? Go otworzył. Przelał se kurwa do kubka i to postawił. On mówi: nie, bo ty stach, że przecież tu jest jeszcze folika, nie? I on by wygrał wtedy. I co? Wygrany zgarnia łup? A może pół kodu, kurwa? Albo wpierdolić kod i na dwa podzielić. Że taka promocja. Szczerze nie wiem, jak to zostało rozwiązane koniec końców, ale wydaje mi się być to na tyle zabawne, że można tym aż zakończyć ten odcinek. Napiszcie, czy wy też kupujecie Giuseppe na sztuki.